Cześć wszystkim, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj kolejny unboxing, tym razem czegoś innego, ponieważ mojego najnowszego telefonu. Tak pokrótce opowiem, telefon, który miałem do wczoraja, był to Huawei Mate 20. Miałem go 6 lat aż. Oczywiście z góry od razu mówię, że wszystkie telefony, które miałem, były brane w plusie na tak zwaną umowę, czyli po prostu jak się kończyła umowa, brało się następny telefon, następny i tak dalej, i tak dalej. Teraz również jest ten telefon, który mam aktualnie, jest również wzięty na umowę. Także no po prostu jakby no jest wzięty w plusie. Ja go nie kupiłem za nie wiadomo jaką kwotę, tylko po prostu będę spłacał tam po chyba 100 parę złotych do plusa no te kwoty, żeby po prostu to już wszystko spłacić. Wiecie o co chodzi zresztą, pewnie niektórzy widzowie. I od razu jeszcze na początku filmu mówię wam, że jeżeli wam się spodoba ten filmik, to zostawcie oczywiście łapeczkę w górę standardowo oraz ci co są nowi, niech zostają subskrypcję z dzwoneczkiem, aby dostawać powiadomienia o najnowszych filmach na moim kanale. Także co, przechodzimy chyba do omawiania specyfikacji telefonu i pokazywania wam tego mojego najnowszego telefonu. Dobra, oczywiście telefon, który wziąłem w plusie, jest to Samsung S23 Plus. Ja wam pokażę tak w sumie go. No etui jest już trochę zapoprane, ale mam nadzieję, że tego nie będzie widać. Ma on trzy aparaty z tyłu, lampkę oczywiście tak się prezentuje z przodu. No, nie widać zbytnio, na razie nagrywam jeszcze na moim starym właśnie Huawei'u, mój tata go przejął ode mnie, więc no, pozdrawiam serdecznie tatę. I co? I oczywiście wam pokażę jeszcze opakowanie od niego. Opakowanie, szczerze, mogłoby być lepsze, bo miałem lepsze w Huawei'u Mate 20. Było takie złote, kozackie, wiecie o co chodzi. No, także Galaxy S23 Plus, nie widać akurat tego narysowanego. Tu jakieś takie opakowania, tu też jakieś opakowanie. No ogólnie no nie będę wam tu pokazywał opakowań, tylko telefon wam pokażę, wiadomo, nie? No, oczywiście tak, miałem od razu mi dali tak etui do telefonu, które również zapłaciłem za nie 160 chyba złotych i od razu mi założyli też folię, bo oni mieli szkło hartowanego, ale założyli mi folię, więc spoko sprawa. I omawiam wam specyfikacje. Aha, jeszcze dodam, że w sumie to rodzice jakby wzięli to w plusie, bo na moje 18 urodziny, które są 16 września. Także no taki prezencik. Ale dobra, omawiam wam wszystkie specyfikacje. Oczywiście na nowym telefonie już będę czytał. Więc tak, aparat. Aparat fotograficzny tylny oczywiście jest, przedni również. Lampę LED-ową oczywiście mamy. Aparat tylny ma tak 50 megapikseli, 12 megapikseli oraz 10 megapikseli. Aparat przedni ma 12 megapikseli. I teraz tak, funkcje aparatu macie tak. Dual Pixel AF, efekt bokeh jakiś. Sorry, jeżeli będę mylił w ogóle jakieś nazwy czy coś, ale no nie znam zbytnio się na tych nazwach. Oczywiście HDR, optyczna stabilizacja obrazu, panorama, Space Zoom 30X, teleobiektyw oczywiście macie. Tryb portretowy, tryb slow motion, ultra szerokokątny obiektyw, zdjęcia nocne, zdjęcia seryjne. To tak z funkcji aparatu ogólnie. A funkcje takie ogólne są to oczywiście budzik, dyktafon, kalendarz, kalkulator, tryb głośno mówiący, wibracje oczywiście. Funkcje dodatkowe oczywiście macie akcelerometr, aplikacja Expert RAF, asystent głosowy, Bixby, barometr, czujnik zbliżeniowy, kompas, Samsung Dex, Samsung Pay, szybkie ładowanie baterii oczywiście i rzeczywiście wam powiem, że to szybkie ładowanie baterii się sprawdza, bo ładuje mi się on co prawda w godzinę. Dla niektórych może się to wydawać bardzo długo, dla niektórych mało, ale jak dla mnie jest to mało i znaczy bardzo szybko jak dla mnie to jest. Więc no naprawdę mój stary już się nie ładuje tak szybko jak ten Samsung. Co tu jeszcze mamy? Ultrasoniczny czytnik linii papilarnych w ekranie oczywiście i żyroskop. Tak z funkcji dodatkowych to było. Oczywiście komunikację macie tak. GPRS, HSUPA, no, standard Wi-Fi oczywiście macie.
Bluetooth, HSPA Plus, MMS, e-mail, Wi-Fi, LTE, SMS, EDG, 5G oczywiście macie i z multimedii, teraz przechodzimy do multimedii, macie tak, odtwarzać audio, odtwarzać wideo, radia FM oczywiście nie macie. Rzadko kiedy spotykam już teraz w najnowszych jakichś, nie wiem, smartfonach radia FM, no ale no wiecie, no w starszych telefonach to było, a teraz już no nie ma po prostu radia FM, nie? Oczywiście tak, w nawigacji macie odbiornik GPS, system nawigacyjny jest to Galileo, GLONASS, GPS i Beidou. System operacyjny oczywiście Android. Ogólnie chciałem wziąć tak, Huawei'a. Chciałem wziąć bodajże nie P, tylko no jakiegoś tam chciałem wziąć takiego najnowszego Huawei'a. Ale oczywiście, jak to teraz mówią, no w Huawei'u nie ma się tego, że tam sklep Google i w ogóle. No mówię, dobra, no to nie jest dla mnie najważniejsze w ogóle, ale jak później tak poczytałem opinię i w ogóle, no to rzeczywiście bez tego sklepu Google, bez tego wszystkiego jest ciężko. I stwierdziłem, że wezmę sobie Samsunga, znaczy, że sobie zażyczę na 18 Samsunga S23+. Przypadł mi bardzo do gustu, możecie wy również pisać swoje opinie, jeżeli macie Samsunga. Jak dla mnie, od razu mówię z góry, jest zarąbisty. Co prawda użytkuję go dopiero jakby drugi dzień, ale no... Moim zdaniem jest już zarąbisty i po prostu jak najbardziej no, polecam, tak? Dobra, lecimy dalej. Oczywiście kolor obudowy czarny. Ja mam też czarny kolor obudowy, tak samo mamy tu i czarne. Słuchawek w zestawie oczywiście nie macie, tak samo jak ładowarki nie macie, czyli nie macie kostki, ale na przykład kabel USB-C już macie, tylko teraz tak, macie kabel USB-C. I tutaj właśnie ja z rodzicami zrobiłem źle, ponieważ nie wzięliśmy kostki do Samsunga. I muszę ładować po prostu ładowarką jakby od Huawei'a, tego starego. Bo USB-C kabel jak macie, to są dwa wejścia USB-C. Czyli, że macie do kostki wejście USB-C i do telefonu USB-C. Teraz jest po prostu inaczej, się wycwanili po prostu, żeby nie ładować innych telefonów jakby. Albo żeby nie, znaczy żeby nie podłączać tego kabla do innych jakby kostek. Wiecie o co chodzi, nie? Także no, się wycwanili kurde i szczerze, zaskoczyło mnie to, jak to zobaczyłem, no ale później żałowałem trochę, że nie wziąłem tej kostki, ale mówię, dobra, już sobie kupię tam najwyżej kiedyś. Patrzyłem, to w sumie niedrogo kosztuje, bo tam chyba z 50 zł, także mówię, dobra, to sobie kupię najwyżej, nie? Etui w zestawie oczywiście brak, wiadomo, pozostałe wyposażenie jest napisane też, że brak. Oczywiście to wszystko czytam na Media Expert, jakby coś. No ponieważ no, taką ściągę sobie zrobiłem, bo już nie chciało mi się nawet na kartce tego pisać, ani nigdzie. Więc mówię, zobaczę sobie w nowym telefonie. Oczywiście macie instrukcję obsługi w języku polskim oraz kartę gwarancyjną. W przypadku tutaj Media Expert karta gwarancyjna. Nie wiem, czy u mnie ta karta gwarancyjna też jest, ponieważ ja jak się od razu rzuciłem na ten telefon, to nawet nie patrzyłem na te ulotki, na to wszystko. No i seria smartfona oczywiście Samsung Galaxy S. Model smartfona Galaxy S23+, 5G. Ja też mam 5G. No i oczywiście przeznaczenie jest tutaj dla gracza uniwersalny. No wiadomo. I właśnie, kabel w zestawie jest tutaj napisany, tak jak mówiłem, kabel USB-C, myślnik USB-C, także dwa USB-C. Pamięć RAM oczywiście, tak jak tutaj jest napisane, też ja mam 8 GB, liczba rdzeni procesora 8-rdzeniowy, wodoodporność macie oczywiście, pyłoszczelność, pamięć wbudowana gigabajtów, też mam 256, jak tutaj jest napisane, to tak samo mam. Mogłem wziąć po prostu jakby większą tą pamięć, bo 500 ileś tam, ale stwierdziłem, że mi nie jest to potrzebne, bo ja po pierwsze dbam o te telefony, jak ten Huawei miałem 6 lat i mój tata jeszcze będzie z niego korzystał, to naprawdę no, on wytrzyma jeszcze długo. Ja w ogóle dbam o sprzęty wszystkie, więc no i o wszystko dbam, więc no u mnie się wszystko długo trzyma, także no stwierdziłem, że niepotrzebne mi jest większa pamięć, więc poza tym byśmy musieli dopłacić więcej pieniędzy, tak? Znaczy więcej wtedy za ten telefon płacić. Model procesora oczywiście jest to Snapdragon 8 Gen 2. Dual SIM oczywiście macie. Wyjście słuchawkowe nie. Standard karty SIM. Oczywiście macie kartę SIM tak. eSIM i Nano SIM. Czyli dwie karty SIM. NFC macie. Ekran dotykowy, no wiadomo, że jest, no bo przecież nie klawiatura. Taka wysuwana jak kiedyś w niektórych telefonach. I co tu jeszcze macie?
Obudowa sklepką nie. Przekąt na ekranu cal o 6,6. Dokładnie, to jest najważniejsze. Liczba kolorów ekranu 16 milionów. Także myślę, że no dużo, dużo. Rozdzielczość ekranu macie 2340x1080. Ochrona wyświetlacza Corning Gorilla Glass Victus 2. Technologia ekranu Dynamic AMOLED 2X. Odświeżanie ekranu w hercach macie 120. Składany ekran oczywiście, że nie, no bo wiadomo, przecież nie złożymy sobie telefonu, aczkolwiek niektóre to są teraz składane telefony. No ale moim zdaniem to jest takie... No ja bym się bał, że mi się złamie, nie jak go złożę, więc no... Rodzaj akumulatora macie oczywiście litowo-jonowy. Pojemność akumulatora w mAh macie 4700. 4700. Przepraszam, ale się zamyśliłem. Zintegrowany akumulator oczywiście, ładowanie bezprzewodowe. Grubość w milimetrach macie 7,5. Szerokość w milimetrach macie 76, wysokość macie 158, waga 195. Szczerze powiem, no trochę jest taki ciężki. Trochę jest cięższy na pewno od mojego Huawei'a, którym aktualnie jeszcze nagrywam, właśnie tak jak mówiłem. Także no i oczywiście na Media Expert kosztuje on 4699. Ja też widziałem inne oczywiście ceny, ale no, no wiadomo. Ogólnie mogę Wam tak pokazać, nie wiem czy to będzie też widać wszystko, ale tak się prezentuje ogólnie tutaj wszystko na nim. To jest ekran ogólnie główny, tu macie oczywiście na jakieś tam Facebooki, nie Facebooki i tak dalej. Tutaj też jak sobie przewiniecie, to też również macie jakieś tam różne aplikacje, które były też zainstalowane i które ja sobie zainstalowałem. I teraz tak, tutaj macie tak, ustawiałem sobie ogólnie już też tapety, wszystko. O, animowana tapeta taka w sumie. Oczywiście możecie sobie również ustawić różne opcje zabezpieczeń, na przykład właśnie na odcisk palca, na rozpoznawanie twarzy, na wzór, na PIN, na kuźwa jakieś inne jeszcze, no różne są. No teraz wiadomo, że są różne po prostu zabezpieczenia, różne funkcje, wszystko. Także no naprawdę, ale jeżeli mam być szczery z Wami, to ja naprawdę bardzo ten telefon polecam. Mówię, ja mam dopiero go, co prawda, drugi dzień, ale ja go Wam naprawdę, jeżeli ktoś jest zainteresowany kupnem Samsunga, to naprawdę polecam Samsung S23+. Jeszcze mi polecali oczywiście Samsung S23, ale Ultra. No właśnie, Ultra mi polecali. On już jest naprawdę większy od tego Samsunga. Ale stwierdziłem, że tak, po pierwsze, znowu będzie drożej. Po drugie, po co mi taki duży kolos, skoro miałem już w sumie, no w sumie z Huawei'em, to on jest taki sam, taki wielkościowo i w ogóle. I stwierdziłem, że niepotrzebny mi znowu taki jakiś wielki telefon i po prostu jakiś droższy. Wystarczyć mi będzie ten i naprawdę polecam Wam mega. Także jeżeli mówię, ktoś by się zastanawiał nad kupieniem Samsunga, czy wzięcia w Plusie, czy gdziekolwiek, to mówię Samsung S23+, chyba że ktoś woli mniejszy, no to Samsung S23 po prostu, ale jak ktoś woli większy, to Samsung S23 Ultra. Co mogę Wam jeszcze o nim powiedzieć? Na pewno tak, no etui będą Was się pytali, czy chcecie od razu, czy chcecie tą folię, czy tam szkło hartowane, zależy co będą mieli. No to, no ja mówię, wziąłem etui, było drogie. Folia też trochę była droga. Żałuję, że nie wziąłem tej kostki, tak szczerze, z rodzicami. No ale już myślałem tylko o tym, żeby mieć znowu ten nowy telefon, bo ten już mam 6 lat. Już w ogóle i już też nawet zapomniałem. I mówię, nie, ja mam w domu i w ogóle nie. A później mówię, o kurde, i się zdziwiłem mega. Ale mówię, to można sobie kupić tam, nie? Na spokojnie. Co ja mam, bo tą ręką tak mam. Co ja Wam mogę jeszcze powiedzieć, bo mega się ogólnie jaram tym telefonem, więc sorry, że tak dzisiaj mam zarąbisty humor na odcinku i w ogóle już tu wszystko w nim robiłem. Aha, mogę Wam jeszcze powiedzieć tak, że pomimo ładowania tego godzinnego, to bateria naprawdę bardzo długo trzyma. Ja go dzisiaj ładowałem o bodajże chyba 9 rano. Mamy aktualnie godzinę 24 i trzyma mi ta bateria. Na serio mi trzyma, mam 38%, a naładowałem do 83%. Wiadomo, trochę spadło. Jak to w telefonach, zawsze bateria spadnie. Ale no, naprawdę mega długo trzyma. Także co?
Nie wiem, czy w sumie coś jeszcze mogę wam o nim powiedzieć. Aha, może nagram w sumie film, kurde, z tego telefonu. Także no, no nie wiem. Zaraz najwyżej zmienię po prostu na statywie telefon i wam pokażę, jaka jest jakość. I ogólnie, jeżeli, tak jak mówiłem, jeżeli ktoś ma Samsunga S23 Plus, czy w ogóle Samsunga S23, czy jakiegoś innego, to może ogólnie napisać swoją opinię. I po prostu może napisać, czy też ma taki telefon, czy co, jeżeli oczywiście takie osoby się znajdą tutaj na tym kanale. A jeżeli nie, no to trudno. Także ja zamieniam telefony i wam pokazuję jakość wideo na Samsungu S23 Plus. Dobra, więc jestem na Samsungu S23 Plus. Teraz nagrywam właśnie. I co jeszcze wam chciałem powiedzieć, że tak, na pewno, teraz sobie wejdę ogólnie. Tutaj wam pokażę ogólnie, jak, kurde, mój tato tu narobił wiele aplikacji i w ogóle otworzył wiele stron. Wam pokażę, jak wyglądał mój Huawei Mate 20, bo nie nagrywałem z niego unboxingu. Tak wyglądał z tyłu. Też był naprawdę bardzo ładny, a tak z przodu. No już tutaj widać takie plamki w ogóle od tego wszystkiego. Etui miałem co prawda pancerne, już też jest pozdzierane, no ale to wiadomo, można tam kupić, ale to etui naprawdę było zarąbiste, tak szczerze. Teraz mam, kurde, już się zakurzyło. Mam zwykłe etui gumowe takie, tak jak zresztą widzieliście, ale też myślę nad kupieniem właśnie pancernego, bo 1000 razy mi upadał Huawei i nic się z nim nie działo, jak miałem pancerne etui. Więc no pancerne etui też naprawdę bardzo dobre są. I naprawdę jak wam upadnie telefon czy cokolwiek, to tam wiecie, nic się nie stanie, nie? Tym bardziej, że widzę, że coraz więcej ludzi po prostu jakby kupuje te pancerne etui i naprawdę no nic im się nie dzieje z tymi sprzętami. Już rzeczywiście musi być, jak walnie ktoś naprawdę bardzo mocno, no to rzeczywiście ten telefon się rozleci po prostu na kawałki. Nie wiem, czy coś jeszcze wam miałem mówić, ale nie wiem, w sumie to chyba wszystko. Jeżeli chcecie oczywiście, to sprawdzajcie też inne filmy dotyczące Samsunga S23 Plus, bo mógłbym coś oczywiście pominąć. Wiadomo, nikt nie jest idealny i nikt idealnie zawsze tego wszystkiego nie opowie. Tak, nikt tego wszystkiego, znaczy ja tego wszystkiego tak dobrze nie opowiem, tak jak ci inni eksperci właśnie od tych telefonów i tak dalej, bo wiadomo, ja żadnym ekspertem nie jestem, coś sam się znam na tych telefonach, ale no nie aż tak bardzo jak ci z serwisów i innych takich różnych plusów, nie plusów, wiadomo. Także jeżeli chcecie coś się jeszcze więcej dowiedzieć, to zapraszam na różne kanały. Nie pamiętam już nazw, ale wpiszcie sobie po prostu Samsung S23 Plus, opinie, recenzje, nie wiem, unboxing, bo też widziałem, że są unboxingi i po prostu tam możecie się też więcej dowiedzieć. Także co, ja się z wami żegnam. Na razie, cześć.